Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Czy zastanawiacie się czasem, co dzieje się w głowie człowieka, który nagle, bez żadnego powodu, zaczyna zabijać? Który poluje, a ludzi traktuje jak zwierzynę na łowach? Który skrupulatnie analizuje, planuje i fantazjuje o tym, jak odebrać czyjeś życie? Odpowiedzi na to pytanie od lat szukają najlepsi psychiatrzy i behawioryści na świecie. I choć z pewnością jesteśmy bliżej zrozumienia umysłu mordercy niż jeszcze pół wieku temu, to wciąż wiele spraw pozostaje dla nas zagadką. Wciąż nie potrafimy wyprzedzać zabójcy, reagować na tyle szybko, by uniknąć kolejnych zbrodni. Bo wciąż nie do końca rozumiemy, co sprawia, że dana osoba staje się mordercą. No i właśnie, staje się nim, czy się nim rodzi? Są takie historie, po których usłyszeniu człowiek od razu mówi do siebie. To oczywiste, że po takich przeżyciach zaczął zabijać. Bo wielu psychopatów, zanim weszło na ścieżkę zła, doświadczyło brutalności i przemocy. Niektórzy byli gwałceni jako dzieci, inni bici, a jeszcze inni terroryzowani przez własnych rodziców lub rówieśników. Gdy człowiek dorasta i dojrzewa, każdy taki akt agresji wymierzony w niego zostawia nieodwracalny ślad. Niektórzy, by sobie z tym poradzić, potrzebują w dorosłości terapii, inni funkcjonują dzięki najbliższym. Ale są i tacy, którym żaden z tych czynników nie jest w stanie pomóc, a trauma pozostaje już na zawsze, powodując, że w umyśle rodzą się niezdrowe instynkty. Ale co jeśli w dzieciństwie nie ma takich dramatycznych wydarzeń? Jeśli jest ono szczęśliwe, wypełnione miłością i spokojem, jak wtedy zrozumieć późniejszą chęć zabijania? Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, pokazuje, że nie wszystko jest czarno-białe. A już na pewno nie jest taka ludzka psychika, która kryje wciąż wiele mrocznych zakamarków. To opowieść o człowieku, który urodził się zły. To nie rodzice czy traumatyczne wydarzenia sprawiły, że zaczął zabijać. To pragnienie ciągnęło się za nim od zawsze, od kiedy tylko rozpoczął swoje funkcjonowanie w społeczeństwie. Ciągnęło się za nim jak cień i nie opuściło go aż do śmierci. Sprawiło za to, że stał się jednym z najbardziej przerażających seryjnych morderców w dziejach ludzkości. To opowieść o zabójcy, kanibalu i nekrofilu. To opowieść o Jeffreyu Dahmerze. Po narodzinach swojego pierwszego syna, Lionel i Joyce Dahmerowie z Milwaukee w Stanach Zjednoczonych z pewnością snuli plany odnośnie przyszłości swojego dziecka. Wszyscy rodzice to robią. Wyobrażają sobie, że ich pociechy będą kimś wielkim, kimś, kto podbije świat. Tylko że ich syn Jeffrey naprawdę miał na to szansę. Urodzony w 1960 roku chłopak dobrze rokował. Ten niebieskooki blondyn wzbudzał powszechną sympatię. Był grzeczny, bystry, dobrze się uczył. Miał opinię żartownisia, bo wiele razy robił kawały nie tylko uczniom, ale i nauczycielom. Był też dosyć śmiały, co udowodnił w trakcie wycieczki do Waszyngtonu. Oznajmił całej grupie, że ta powinna spotkać się z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten pomysł spotkał się raczej ze śmiechem niż uznaniem, ale to młodego Jeffreya nie zraziło. Chłopak dostał się do telefonu, zadzwonił do Białego Domu i jeszcze tego samego dnia klasa spotkała się z wiceprezydentem. Dahmer miał niesamowity dar przekonywania. I gdyby tylko wykorzystał go w zupełnie innym celu niż zabijanie. Ale tak się nie stało. Zanim jednak pojawiła się u niego sama chęć odbierania ludzkiego życia, najpierw były inne, dosyć niepokojące symptomy. Jeffrey stronił od dzieci, nie bawił się z nimi, nie spędzał z nimi czasu. Ojciec zabierał go na różne festyny, by chociaż w taki sposób zachęcić go do aktywności z rówieśnikami. Ale wszystko to na nic. Jeffrey był dość zamknięty w sobie, był również typem samotnika. Gdy urodził się jego młodszy brat, rodzice pozwolili wybrać mu dla niego imię. Chcieli, by w ten sposób poczuł się ważny. Jeffrey zdecydował się na imię David. W tym czasie u Jeffreya zaczęła pojawiać się fascynacja zwierzętami, a konkretnie tym, co mają w środku. Chciał koniecznie dowiedzieć się, jak zbudowane są ich organizmy. W tym celu zbierał zwłoki zwierząt, które później, niemal z chirurgiczną precyzją, badał. Zabierałem je z powrotem do lasu. Skurowałem, rozcinałem, otwierałem i grzebałem we wnętrznościach, czując podniecenie. Nie wiem czemu. Oglądanie tego było ekscytujące. Mówił Dahmer w wywiadzie przeprowadzonym przez amerykańskiego dziennikarza Stona Phillipsa.
Gdy Jeffrey miał 10 lat, jego matka trafiła do szpitala psychiatrycznego. Zdiagnozowano u niej depresję. To mocno wpłynęło na chłopca. Tym bardziej, że wydarzenia te były początkiem końca małżeństwa Dahmerów. Jego kres nastąpił, gdy Jeffrey zaczął dojrzewać. By rozładować związane z tym napięcie, chłopiec biegł do lasu, gdzie uderzał kijem w drzewa. Rozwód rodziców był momentem zwrotnym w jego życiu. Jeszcze bardziej zamknął się w sobie i zaczął pogrążać się we własnych myślach i fantazjach. Dorastający Dahmer odkrył, że pociągają go inni chłopcy. To spotęgowało wycofanie i izolację społeczną. Miał problem z zaakceptowaniem samego siebie, ze zrozumieniem własnych emocji. Fantazje seksualne były coraz silniejsze. Zaczęło się, gdy miałem 14-15 lat. Pojawiła się u mnie obsesja związana z przemocą i seksem. Z czasem to się pogłębiało i nie mogłem już temu zaradzić. Chcąc się pozbyć tych fantazji, nastoletni Jeffrey zaczął pić. Po alkohol sięgał nawet w szkole. Przychodził na lekcje już mocno pijany. Stał się wyrzutkiem, nie miał przyjaciół, nie miał przed kim się zwierzyć. A bardzo chciał mieć przy sobie powiernika, kogoś, kto będzie z nim tak blisko jak jeszcze nikt. Do chęci posiadania partnera zaczęła coraz głośniej dochodzić chęć zabijania. W głowie Dahmera narodził się więc plan. Chciał napaść na biegacza, którego widywał w lesie obok domu. Schował się za zaroślami i czekał, aż mężczyzna się pojawi. Wymyślił sobie, że go ogłuszy, a następnie położy obok niego. Ale los chciał, że akurat tego dnia, gdy Dahmer zaczaił się w lesie, mężczyzna się nie pojawił. Chłopak porzucił więc swój plan i już nigdy więcej do niego nie wracał. Ale fantazje nie ustały. Były coraz częstsze i coraz trudniej było je stłumić. Alkohol nie pomagał, a do tego ojciec wyprowadził się do motelu, a matka wraz z młodszym synem przeniosła się do Wisconsin. Dahmer został więc sam. Spróbujcie sobie wyobrazić, co dzieje się w głowie młodego, dojrzewającego chłopca, który musi zmagać się z własnymi demonami i nie ma wokół siebie nikogo, kto w odpowiednim momencie chwyci go za ramię i ściągnie znad przepaści. I wtedy właśnie nikt tego nie zrobił, a sam Dahmer ruszył przed siebie, nie patrząc, że pod stopami gruntu już nie ma. Jest tylko pustka, która pochłania całkowicie. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Dla Jeffreya taka pustka nadeszła latem 1978 roku. Tuż po ukończeniu liceum, gdy miał 18 lat, zdecydował się na ruch, który z jednej strony, patrząc na jego skłonności, był nieunikniony, a z drugiej całkowicie zmienił życie chłopaka. 18 czerwca na swojej drodze spotkał rówieśnika, Stevena Hicksa. Był autostopowiczem, a Dahmer postanowił go podwieźć. Zaprosił go nawet do siebie do domu, który wtedy stał przecież pusty. Pili piwo, rozmawiali i tak mijał im czas. Hicks to spotkanie postanowił jednak przerwać i oznajmił, że musi już wracać do domu. Wtedy Dahmer uświadomił sobie, że nie chce zostać sam i nie chce rozstawać się ze swoim nowym znajomym. W jego głowie błyskawicznie narodził się brutalny plan. Chwycił za ciężarek gimnastyczny i uderzył nastolatka w głowę. Chłopak nie przeżył. A Dahmer? Poćwiartował jego zwłoki. Robił to również na drugi dzień, już po zabójstwie. Doskonale wiedział, jak operować nożem, bo ćwiczył to intensywnie na martwych zwierzętach. Precyzyjnie oddzielił tkankę od kości i schował fragmenty ciała do worków na śmieci. Chciał się ich pozbyć, wyrzucić je na wysypisko, ale gdy jechał samochodem, zatrzymała go policja. To za przekroczenie linii ciągłej. Funkcjonariusze spytali nawet Dahmera, co wiezie w workach. Odparł, że śmieci. Ci uwierzyli, nie zajrzeli do środka. I pomyśleć, że gdyby nie ten błąd, życia nie straciłoby kolejnych 16 chłopców i mężczyzn, bo Jeffrey zostałby zatrzymany, trafiłby do więzienia, z którego zapewne już by nie wyszedł. Ale tak się nie stało. Historia potoczyła się zupełnie innym, znacznie bardziej krwawym szlakiem. Po zatrzymaniu przez policję, Dahmer wrócił do domu. Choć miał wyrzuty sumienia, nie potrafił rozstać się ze szczątkami Hicksa. Trzymał je przez 2 tygodnie pod domem. Później uznał, że najlepiej będzie rozbić je na niewielkie kawałki i rozrzucić w lesie. I tak też zrobił. Samego zabójstwa, jak później zeznawał, nie pamiętał dokładnie. Był pijany. When I woke up in the morning,
Obudziłem się rano. Moje przedramiona były pośniaczone, jego klatka piersiowa również. Z jego ust wypływała krew. Leżał na skraju łóżka. Nie przypominam sobie, żebym pobił go na śmierć, ale chyba musiałem to zrobić. I wtedy wszystko zaczęło do mnie wracać. Myśli Dahmera już nigdy nie wróciły na odpowiedni tor. Zabójstwo Hicksa otworzyło ostatnie, najbardziej przerażające drzwi w jego umyśle. Zasmakował chwili, w której odbiera komuś życie. Jednocześnie wciąż pozostawał w nim niewyobrażalny głód posiadania przy sobie bliskiej osoby. Chciał, by był przy nim mężczyzna, który będzie całkowicie bezwolny, poddany jego zachciankom, z którym mógłby realizować najbardziej dzikie i wyuzdane fantazje. Ale Jeffrey miał też inny problem. Męczyły go wyrzuty sumienia, a do tego wciąż odczuwał ogromną traumę związaną z coraz bardziej pochłaniającymi go myślami. Zatracił się więc w alkoholu. 2 miesiące po zabójstwie Hicksa odwiedził go ojciec. Gdy zobaczył, że syn mieszka sam, postanowił ponownie się wprowadzić. Był zaniepokojony, widząc, do jakiego stanu Jeffrey się doprowadza. Chłopak sprzedawał nawet krew, by mieć na alkohol. Nie miał pracy, był samotny, rzucił studia. Ojciec podjął więc radykalną decyzję. Zapisał go do wojska. Jego służba miała potrwać 6 lat. I choć otoczenie żołnierzy dobrze wpłynęło na chłopaka, bo stał się bardziej towarzyski, poprawił również sylwetkę, to nie potrafił rozstać się z alkoholem. Został za to wydalony po 2 latach służby. Dahmer wybrał się więc do Miami Beach, gdzie pomieszkiwał w motelach. Gdy nie miał pieniędzy, spał na plaży. Pracował w sklepie z kanapkami, ale to alkohol wciąż odgrywał główną rolę w jego życiu. W końcu ojciec zaczął wozić go na terapię. Ale gdy tylko samochód się oddalał, Jeffrey wymykał się z budynku tylnymi drzwiami. Terapia nie tylko więc nie przyniosła skutku, ale właściwie w ogóle się nie odbyła. W tym okresie Jeffrey trafił też do policyjnej kartoteki. Został aresztowany za ekshibicjonizm, a 4 lata później masturbował się przy młodych chłopcach. Ci zgłosili to służbom, a Dahmer został skazany na rok więzienia. Na wolność wyszedł jednak po 10 miesiącach. W 1982 roku Jeffrey zamieszkał ze swoją babcią. Jej dom znajdował się w West Alice. Początkowo młody mężczyzna próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Chciał nad sobą pracować i żyć normalnie, pomimo swoich skłonności i tego, co zrobił Hicksowi. Przestał pić, chodził z babcią do kościoła, odrzucał niepokojące myśli. A może inaczej, zagłuszał je. Dostał pracę najpierw w banku krwi, a później w fabryce słodyczy. I wszystko było w porządku. Miał w miarę normalne życie przez 3 lata. Pojawił się cień szansy, że uda mu się zapanować nad samym sobą. Ale było to tylko złudzenie. Tłumione dotychczas emocje musiały w końcu eksplodować. I tak też się stało. Po tych 3 latach spokoju jego pragnienia zostały na nowo rozbudzone. W bibliotece pewien mężczyzna zaproponował mu usługi seksualne. Dahmer co prawda odmówił, ale to otworzyło w jego głowie skrzynię pełną najgorszych myśli. Znów zaczął marzyć i fantazjować, znów zaczął pożądać. Powróciły myśli o uległym kochanku, którego miałby na wyłączność. Niesiony tą obsesją, ukradł ze sklepowej wystawy manekina. Zabrał go do domu, gdzie mógł wyobrażać sobie, że leży obok niego prawdziwy mężczyzna. Chował go do szafy, a gdy chciał być przy nim, wyciągał i zabierał do łóżka. Eksperymentował z nim na wiele sposobów. Ale i to pewnego dnia się skończyło. Babcia Jeffreya znalazła manekina. Mężczyzna tłumaczył, że ukradł go, bo chciał sprawdzić, czy jest w stanie wynieść coś ze sklepu bez zauważenia. Babcia nie bardzo uwierzyła w tę opowieść. Zadzwoniła do ojca Jeffreya i o wszystkim mu opowiedziała. Manekin trafił za to na śmietnik. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar. Rozpalone emocje przez sztucznego kochanka wrzuciły Jeffreya w rytm nocnych klubów, łaźni i seksshopów. Zaczął intensywnie uczestniczyć w homoseksualnym środowisku. W łaźniach czuł się coraz swobodniej, do tego stopnia, że zaczął obcym mężczyznom dosypywać do drinków środki nasenne. Gdy ci zasypiali, Jeffrey kładł się obok nich i słuchał odgłosu ich ciał. Był tym zafascynowany, podniecało go to, że partnerzy są nieprzytomni i nie mogą nic zrobić. Byli całkowicie poddani jego woli. Ale i ten bajkowy świat, który sobie stworzył, w końcu runął. Jeden z mężczyzn, któremu Jeffrey podał środki nasenne, trafił do szpitala. To zakończyło jego działalność w łaźni. Do
dostał zakaz wchodzenia do klubu. Dahmer musiał więc znaleźć nowe miejsce, nowy cel i nowe ofiary. Rozpoczął swoje krwawe polowanie. Jeffrey Dahmer, jakkolwiek makabrycznie to zabrzmi, był estetą. Jego wymarzeni kochankowie musieli być szczupli, przystojni i o ładnej sylwetce. Lubił dobrze zbudowanych mężczyzn. Kolor skóry nie miał żadnego znaczenia, co też jest dosyć niespotykane, bo seryjni mordercy najczęściej mordują osoby z własnej grupy etnicznej. Dahmer działał jednak inaczej. Dla niego najważniejsze było to, czy mężczyzna jest atrakcyjny. Gdy któryś wpadł mu w oko, robił wszystko, by go zdobyć. I mówiąc zdobyć, nie mam na myśli romantycznych zalotów z randkami i czekoladkami. Fantazje Dahmera były patologiczne i nie miały nic wspólnego z historiami miłosnymi znanymi z filmów. Przekonał się o tym Stephen Toomey, 25-latek, poznał Jeffreya 20 listopada 1987 roku. Poszedł z nim do hotelu, a tam morderca zrobił to samo, co w łaźni. Podał znajomemu środki nasenne. Później pobił go na śmierć. I podobnie jak w przypadku Hicksa, również tu Dahmer przekonywał, że nie pamięta samego momentu bicia. Jak tłumaczył, chciał po prostu spędzić ze Stephenem noc. Po śmierci mężczyzny kupił w sklepie walizkę, włożył tam ciało, zawiózł je do domu swojej babci, a w piwnicy poćwiartował. Tak zaczęła się prawdziwa seria brutalnych i przerażających zbrodni, do których wkrótce miało dojść. 16 stycznia 1988 roku Dahmer poznał 14-letniego Jamesa Dockstatora. Zabrał go do domu babci, uprawiał z nim seks, później odurzył i udusił. Ciało schował w piwnicy. Wracał tam, by znów z nim współżyć. W marcu tego samego roku zabił 22-letniego Richarda Guerrero, rok później 24-letniego Antonego Searsa. Był on ostatnią ofiarą, którą Dahmer zabił w domu swojej babci. Podobnie jak w przypadku poprzednich mężczyzn, również jego rozczłonkował, a szczątków się pozbył. Czaszkę 24-latka znaleziono już po aresztowaniu Dahmera. Zabójca sprawiał babci coraz więcej problemów. Późno wracał, pił, a z piwnicy docierały dziwne, nieprzyjemne zapachy. Kobieta poprosiła więc wnuka, by ten wyprowadził się z domu. Tak też Dahmer zrobił. Przeniósł się do wynajętego mieszkania w zachodniej części Milwaukee. Zwabił tam 13-letniego chłopca i próbował go zgwałcić. Chłopcu udało się jednak uciec. O wszystkim poinformował policję. Jeffrey został skazany na rok programu rehabilitacyjnego. Za dnia pracował w fabryce czekolady, a noc musiał spędzać w więzieniu. Ekscesy syna zaczęły coraz bardziej niepokoić jego ojca. Napisał więc do sędziego list, w którym błagał o umieszczenie mężczyzny na odwyku. Przekonywał, że syn ma duży problem i wymaga pilnej, profesjonalnej pomocy. Ale sędzia nie zgodził się z tymi argumentami i zwolnił Dahmera na 2 miesiące przed końcem kary. I znów ogromny błąd wymiaru sprawiedliwości, za który najwyższą cenę zapłaciło kilkunastu młodych mężczyzn. Dahmer zamieszkał w ubogiej dzielnicy Milwaukee. Był tam właściwie jedynym białym lokatorem. I to mu odpowiadało, bo policja nie zwracała na niego uwagi. Mógł w pełni oddać się swoim pragnieniom. Był spokojny, niekonfliktowy, niemalże przezroczysty. A do tego jego mieszkanie było położone blisko gejowskich klubów. Mógł więc swobodnie polować na kolejne ofiary. Jego celem w maju 1990 roku stał się 32-letni Raymond Smith, który był męską prostytutką. I scenariusz znów ten sam. Środki nasenne, zabójstwo i ćwiartowanie. Czaszkę Smitha Jeffrey zachował, pomalował ją na czarno i zatrzymał przy sobie. Niecały miesiąc później zginął 28-letni Edward Smith, a we wrześniu 22-letni Ernest Miller. I tu zaczyna się kolejny, jeszcze bardziej makabryczny rozdział w historii Dahmera. Po zabiciu 22-latka rozczłonkował jego ciało, szkielet schował do szuflady, a serce, bicepsy i część nóg schował do zamrażarki. To po to, by je później zjeść. I tu zatrzymajmy się na chwilę. Kanibalizm Dahmera nie wynikał u niego z samej chęci spożywania ludzkiego mięsa. On wierzył, naprawdę w to wierzył, że dzięki temu będzie jeszcze bliżej swoich partnerów, że oni poniekąd staną się również jego częścią. Wchłaniając ich, będzie z nimi już na zawsze. A to właśnie na tym zależało mu najbardziej, by mieć obok siebie osoby, które nigdy go nie opuszczą.
kanibalizm miał mu w tym pomóc. Zło. Zbrodnia łowca ofiar. 22 dni po zabójstwie Millera Dahmer zwabił do swojego mieszkania 22-letniego Davida Thomasa. Udusił go i poćwiartował, a później fragmenty ciała sfotografował. W lutym 1991 roku zabił 17-letniego Curtisa Strogera. W kwietniu jego ofiarą został 19-letni Errol Lindsay, którego przed zabójstwem Dahmer torturował. Po raz pierwszy próbował zrobić, jak mówił, kogoś na kształt zombie. Bezwolnego, całkowicie poddanego mu kochanka, który nie będzie w stanie nic ze sobą zrobić. Jeffrey wywiercił w czaszce 19-latka dziurę, wstrzyknął kwas do mózgu i czekał, aż ten pozbawi chłopaka odruchów. Tak się jednak nie stało, a Errol został uduszony. W maju Dahmer zabił 31-letniego Tony'ego Hadżisa, także 14-letniego Conera Kasinta Sofona. Co ciekawe, chłopak był młodszym bratem nastolatka, za którego molestowanie Dahmer został oskarżony 3 lata wcześniej. Zanim zabił Coneraka, najpierw go odurzył. Później wyszedł z mieszkania i zostawił chłopca samego. Ten, całkowicie nagi, wyszedł z budynku i roztrzęsiony szedł ulicą. Próbowały mu pomóc przypadkowe kobiety. Jedna z nich, jak później relacjonowała, widziała Dahmera. Ten podszedł do niej i próbował zabrać nastolatka. Kobieta wezwała policję. Jeffrey powiedział funkcjonariuszom, że Conerak jest jego kochankiem, a oni przed chwilą się pokłócili. Zapewniał, że chłopak jest nietrzeźwy, stąd jego dziwne zachowanie. Na dowód zaprowadził policjantów do swojego mieszkania. To było wyjątkowo schludne i uporządkowane. Jeffrey pokazał zdjęcia Coneraka, które zrobił chwilę przed tym, jak zostawił chłopaka samego. Miało to potwierdzić jego wersję. On i nastolatek są parą. Policjanci uwierzyli w tę opowieść. W raporcie napisali, że była to kłótnia kochanków. Nie mając pojęcia, że właśnie dostarczyli Coneraka niczym danie główne, opuścili mieszkanie. Gdy drzwi się zamknęły, Jeffrey wstrzyknął chłopcu kwas do mózgu. Zmarł, a jego ciało zostało rozczłonkowane. W czerwcu tego samego roku w Chicago w trakcie Parady Równości Jeffrey poznał 20-letniego Matta Turnera. Również go zabił. Kolejnymi ofiarami byli 23-letni Jeremiah Weinberger, 24-letni Oliver Lacey i 25-letni Joseph Breithoft, który był ostatnią ofiarą kanibala z Milwaukee. Kres tej krwawej i brutalnej części życia Jeffreya nadszedł w lipcu 1991 roku. Dahmer chciał zaciągnąć do mieszkania kolejną ofiarę. Zaproponował trzem mężczyznom $100 w zamian za pozowanie do zdjęć. Na tę propozycję przystanął jedynie 32-letni Tracy Edward. Mężczyzna poszedł z Dahmerem, a gdy ten otworzył drzwi do swojego lokum, ze środka buchnął nieprzyjemny zapach. To zaniepokoiło Tracy'ego. Zauważył też kilka pudełek po kwasie chlorowodorowym. Po krótkiej wymianie zdań Dahmer założył mężczyźnie kajdanki. Polecił, by udał się do sypialni, gdzie miał nago pozować do zdjęć. W pokoju Edwards zauważył ogromną beczkę, z której dochodził rozprzestrzeniający się w mieszkaniu odór. Mężczyzna zrozumiał, że jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Postanowił więc działać. Rozpiął koszulę, by odwrócić uwagę Dahmera. Próbował wzbudzić jego zaufanie, powtarzając, że jest jego przyjacielem i już nim pozostanie. Gdy Dahmer przestał trzymać go za kajdanki, Tracy szybko wstał, uderzył Jeffreya i uciekł przez frontowe drzwi. Biegnąc, zatrzymał przejeżdżający patrol. Opowiedział policjantom o wszystkim, a następnie zaprowadził ich do mieszkania Dahmera. Ci pojawili się chwilę później. Jeffrey wiedział już, że to koniec. Wiedział, że został zdemaskowany. Próbował jeszcze walczyć z policjantami. Krzyczał, bił i chciał uciec. Sąsiedzi byli zaskoczeni. Wychodzili z mieszkań, by sprawdzić, co dzieje się u Jeffreya. Nawet wtedy nie przypuszczali, że ten grzeczny, spokojny mężczyzna może mieć tuż za ich ścianą prawdziwe pomieszczenia tortur. Rozpoczęło się przeszukanie mieszkania Dahmera. Na miejsce przyjeżdżały kolejne ekipy policjantów i z każdą minutą byli w coraz większym szoku. Odnaleźli ponad 80 zdjęć, na których widniały poćwiartowane ciała. W lodówce była głowa jednej z ofiar. W beczce znajdowały się 3 korpusy, a zamrażarka wypełniona była ludzkim mięsem. Funkcjonariusze w specjalnych kombinezonach
wynosili po kolei wszystkie pudła, torby i beczkę. Lokalna społeczność nie mogła w to uwierzyć. Adamera przewieziono na przesłuchanie. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Mężczyzna do wszystkiego się przyznał. Przez wiele godzin dokładnie opowiadał, jak zabił 17 mężczyzn. Całą winę próbował jednak zrzucić na swoje uzależnienie od alkoholu. Protokół z przesłuchania liczył blisko 160 stron. Dahmer opowiedział również o swoim pierwszym zabójstwie, Stephena Hicksa. Powiedział śledczym, gdzie znajdą szczątki. I rzeczywiście, po przyjechaniu na miejsce, w okolice rodzinnego domu Jeffreya, policja znalazła fragmenty ludzkich kości. Należały do zaginionego Hicksa. Przed funkcjonariuszami rozpoczęło się niezwykle trudne zadanie. Identyfikowanie pozostałych ciał, a później powiadamianie rodzin. Proces Jeffreya Dahmera ruszył w lutym 1992 roku. Morderca co prawda przyznał się do winy, ale próbował dowieść, że jest niepoczytalny. Była to dla niego jedyna szansa, by uniknąć więzienia. Gdyby sąd uznał, że w istocie Dahmer nie był świadomy tego, co robi, trafiłby do szpitala psychiatrycznego. W trakcie procesu zdiagnozowano u niego osobowość schizotypową. Na sali sądowej obecne były rodziny ofiar. Jeffrey musiał skonfrontować się z ich wściekłością, żalem i rozpaczą. Rita Isbell, siostra zamordowanego Errola Lindsaya, widząc Dahmera, straciła panowanie nad sobą. Wykrzyczała mu w twarz, że go nienawidzi, nazwała go też szatanem. Jeffrey, I hate you! Dahmer zdecydował się na gest wobec rodzin zamordowanych mężczyzn. Przeprosił ich za całe zło, które wyrządził i zapewnił, że wolałby umrzeć, jeśli to przywróciłoby życie ofiarom. Czy było to szczere? Ciężko powiedzieć. Bo czy seryjny morderca jest w stanie odczuwać żal, skruchę? Czy potrafi dostrzec w swoich ofiarach ludzi, a nie jedynie obiekty pożądania? Myślę, że w przypadku Jeffreya Dahmera nigdy nie poznamy prawdy. Sąd również nie był przekonany co do jego skruchy, a co najważniejsze, nie zgodził się na uznanie kanibala za niepoczytalnego. W tej sytuacji wyrok mógł być tylko jeden – winny. Dahmer został skazany za zabójstwo 15 mężczyzn w Wisconsin, choć w rzeczywistości ofiar było 17. Kara, jaką usłyszał, to 937 lat więzienia. Jeffrey miał wówczas 32 lata. W więzieniu Jeffrey Dahmer przeszedł przemianę. Zaczął się modlić, przekonywał, że dopuścił się tych wszystkich zbrodni, bo w jego życiu nie było Boga. Przyjął nawet chrzest w więziennym centrum medycznym. Znów kontaktował się ze swoim ojcem, ale mroczne fantazje nie zniknęły. I to właśnie one doprowadziły go do jego śmierci. Dahmer był prześladowany przez innych więźniów, aż w końcu w sierpniu 1994 roku jeden z nich zaatakował mężczyznę nożem w więziennej kaplicy. Dahmer trafił do szpitala. Przeżył, ale niedługo po tym znów został ofiarą. Tym razem odniesione rany były śmiertelne. Jeffreya zaatakował inny więzień, zadał mu ciosy metalowym prętem. Dahmer zmarł w drodze do szpitala. Zgodnie z jego wolą, ciało zostało poddane kremacji. Jeffrey Dahmer do dziś pozostaje nie tylko jednym z najgorszych seryjnych morderców w historii ludzkości, ale jest również największą zagadką dla psychiatrów i behawiorystów. Czy to możliwe, że po prostu urodził się zły? Jego ojciec w wywiadzie przyznał, że wiele razy obwiniał samego siebie o to, co stało się z jego synem. Wiele razy próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego? Dlaczego mój syn był potworem? Każdy rodzic, który naprawdę się przejmuje, w pierwszej kolejności mówi sobie, to ja jestem winny. I pyta siebie, co się stało? Co zrobiłem nie tak? I co mogłem zrobić? To normalna, rodzicielska reakcja. Sam Dahmer podkreślał, że nie można obarczać rodziców, bo oni nie mieli nic wspólnego z tym, jaki był i co robił. Zapewniał, że byli wspaniali i bardzo się o niego troszczyli. Dlaczego więc spokojny, grzeczny chłopak ogłusza, gwałci, zabija, ćwiartuje i zjada innych ludzi? Co dzieje się w głowie takiego człowieka? To, jak mówił sam Dahmer, pozostanie zagadką. Nie wiem, skąd to się wzięło. Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy.
Historia Jeffrey'a Dahmera pokazuje, że nie trzeba wybierać się do kina, by zobaczyć potwory. Te prawdziwe, najbardziej przerażające, nie potrzebują wielkich zębów, rogów czy skrzydeł. Mogą przybrać postać szczupłego blondyna o niebieskich oczach, który swoim uśmiechem wzbudza zaufanie. Prawdziwe bestie żyją wśród nas. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.